Horacy pisze, że śpiewacy z natury swojej są już tacy, że nie chcą grać. Proszeni, ale kiedy sami grać pragną, są nieubłagani, nie dają spać. Więc choćbym sen zakłócić miał, chętnie wam do snu będę grał, za co też Dawida Saul zabić chciał. Ten pieśni kompozycją błyśnie, kto skomponuje je wymyślnie bardziej lub mniej. Archipoeta przy pucharze, anonim w lubej objęć czarze, a w celi swej Ryszard lwie serce miał za cel rytm składać, podczas gdy blondel szukał go śpiewając pod każdą z cel. Orfeusz znowu z lutnią żony, szukając tak nieukojony, objawiał ból, że poza same wrota piekła małżeńska miłość go powlekła, aż piekieł król oddał mu żonę, ale on natychmiast znowu stracił ją i furie szalone rozdarły go. Filozof chrześcijański Platon wypędzić z państwa swego za to poetów chciał, że gdy misterium przygrywali, przez pieśni lud swój wprowadzali ich fałszem w szał. I słuszność miał w zarzutach tych, dowodów na co podałbych do setki, Wysocki najlepszym z nich. Przygody stają przed oczami, jakbyśmy je przeżyli sami, gdyż czas i dal przez słowo i przez malowanie są bliższe, to Ryszarda zdanie de Furnival. Lecz trubadurzy mieli mus na złość mu znaleźć trobar klusa, żeby nie pojął ich pieśni słów. Nic nigdy serca tak nie pieści, jak przypomnienie starej pieśni, dlatego też nie chcieli zalotnicy nowej, gdy w Odysei Homerowej proszą o pieśń. Lecz Dawid mówi na to, że jest miłą panu nowa pieśń, śpiewajcie pieśń nową, tak w piśmie jest. Horacy tyle w swoim czasie napisał, że dziś na Parnasie swój nosi laur. A ja z Kochowskim w cieniu lipki w treickie pobrząkiwać skrzypki chociażbym chciał. Ehej, już z Helikonu gór kasztalskich żegnam grono cór i już wam nie będę więcej snu psuł. Ehej, już z Helikonu gór kasztalskich żegnam grono cór i już wam nie będę więcej snu psuł.